Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na odcinek środowy poprzedzający otwarcie na amerykańskim rynku akcji. Na początek indeks S&P 500, krótkie podsumowanie wczorajszej sesji. Wczoraj obserwowaliśmy niewielkie tak naprawdę zmiany tych amerykańskich indeksów. Tutaj w oczy może rzucać się trochę bardziej technologiczny Nasdaq, który zanotował wczoraj spadek o 0,76%. S&P 500 również spadł, ale dosłownie minimalnie o 0,06%. Natomiast Dow Jones odnotował niewielki wzrost o 0,35%. Przed nami sesja środowa. Przed otwarciem sesji widzimy spadek kontraktów terminowych na S&P 500 o 0,45% i minimalny wzrost kontraktów terminowych na Dow Jones. Dzisiejsza sesja już może być znacznie ciekawsza od poprzednich dwóch, poniedziałkowej i wtorkowej, a to ze względu na dwa istotne wydarzenia makroekonomiczne, wydarzenia w kalendarium makroekonomicznym. I jest to raport ADP, który właśnie przed chwilą się ukazał, wstępnie obrazujący sytuację na amerykańskim rynku pracy w styczniu. No i tutaj zaskoczenie. Kondycja rynku pracy wygląda na istotnie słabszą niż się spodziewano. Raport ADP wskazuje na wzrost zatrudnienia w sektorze pozarolniczym o 107 tysięcy, podczas gdy rynek spodziewał się wzrostu o 145 tysięcy. W grudniu raport ADP wskazywał na wzrost o 158 tysięcy. Tak więc widzimy tutaj znaczne spowolnienie według danych ADP na amerykańskim rynku pracy. I może to prowadzić do wzrostu oczekiwań rynku odnośnie obniżki stóp procentowych. Rynek przez ostatnie miesiące zastanawiał się, czy stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych pójdą w dół jeszcze w pierwszym kwartale tego roku, czy może przyjdzie nam poczekać na te obniżki stóp dopiero do mniej więcej połowy roku. Po tym raporcie ADP wskazującym na słabszy rynek pracy niż się spodziewano, może to istotnie zmienić oczekiwania rynku. Mogą te spekulacje na temat obniżki w marcu ponownie zyskać na popularności. Też jeszcze przed nami dzisiaj decyzja Fed w sprawie stóp procentowych i konferencja prasowa. Jeśli chodzi o samą decyzję Fed, tutaj raczej nie spodziewamy się żadnych zaskoczeń, małe na to są szanse. Rynek jest przekonany, że Fed utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie i to raczej ta konferencja prasowa będzie ważniejszym wydarzeniem. Być może na tej konferencji prasowej dostaniemy jakieś odpowiedzi odnośnie tego, jak będzie wyglądała polityka pieniężna Fed w kolejnych miesiącach. Po tym słabszym raporcie z rynku pracy na pewno będzie ta konferencja uważnie śledzona przez inwestorów, ale też nie ma jeszcze co wyciągać pochopnych wniosków po raporcie ADP. W piątek bowiem ukaże się bardziej obszerny raport z sytuacji na rynku pracy. On dostarczy nam jeszcze więcej danych i będzie on bardziej istotny od tego raportu ADP. Przejdźmy już do spółek, jakie na dzisiaj dla Was przygotowałem. Na początek Microsoft. Wczoraj kilka naprawdę dużych spółek technologicznych opublikowało swoje wyniki. No i pierwsze to Microsoft, który w drugim kwartale roku obrotowego 2024 osiągnął wyraźnie lepsze wyniki w stosunku do konsensusu. Implementacja sztucznej inteligencji w swoich produktach przyciąga nowych klientów, ale prowadzi też do wyższych kosztów. W listopadzie Microsoft wprowadził asystenta Copilot, który potrafi m.in. podsumowywać e-maile lub tworzyć prezentacje. Oprócz tego spółka wprowadziła technologię AI również do pakietu Office i wyszukiwarki Bing. Tak więc możemy zobaczyć, że Microsoft jest mocno zainteresowany tym rozwojem technologii AI i jest to spółka aktywna na tym polu. W związku z rozwojem AI jednak Microsoft spodziewa się też wzrostu kosztów operacyjnych z 15,4 miliardów dolarów do około 15,85 miliardów dolarów w bieżącym kwartale. Oczekiwany jest także istotny wzrost nakładów inwestycyjnych. Jeśli chodzi o same wyniki spółki, przychody Microsoftu wzrosły o 18% w drugim kwartale do 62 miliardów dolarów wobec oczekiwanych 61 miliardów.
tak więc wyraźnie powyżej oczekiwań. Istotnie wyższy był też zysk na akcję, który wyniósł 2,93 dolara i było 15 centów wyższy od konsensusu. Przychody z segmentu chmury wzrosły o 20%. Platforma Azure wygenerowała o 30% więcej przychodów niż rok wcześniej, przebijając oczekiwania. Rynek spodziewał się wzrostu o niecałe 28%, jeśli chodzi o te produkty Azure. Segment obejmujący Windows i gaming odnotował 19% wzrost, też minimalnie powyżej oczekiwań. Natomiast segment uwzględniający LinkedIn oraz pakiet Office zanotował 13% wzrost, więc widzimy tutaj stabilny wzrost w tych najważniejszych segmentach Microsoftu. Teraz jeśli chodzi o rekomendacje dla Microsoftu, mamy tutaj 60 rekomendacji kupna, 5 rekomendacji trzymaj i brak rekomendacji sprzedaj. Kolejny technologiczny gigant, który przedstawił wczoraj swoje wyniki, czyli Alphabet, spółka matka Google'a. Wyniki Alphabetu przekroczyły oczekiwania rynku, chociaż przychody z reklam okazały się słabsze od konsensusu. Całkowite przychody spółki wzrosły o 13% do 86,3 miliardów dolarów wobec oczekiwanych 85,3 miliardów. Sprzedaż reklam wzrosła o niemal 11% do 65,5 miliarda dolarów, ale i tak okazała się za słaba, aby spełnić prognozy rynku. Konsensus zakładał bowiem przychody z tego segmentu w okolicach 66 miliardów dolarów. Segment chmury też odnotował solidny wzrost na poziomie 26%, generując 9,2 miliarda dolarów. Przebił oczekiwania, rynek spodziewał się 8,9 miliardów dolarów i też segment chmury przyniósł 864 miliony dolarów zysku operacyjnego, czyli niemal dwa razy więcej niż prognozowano. Nakłady inwestycyjne Alphabetu wzrosły o 45% do 11 miliardów dolarów w związku z inwestycjami w sztuczną inteligencję. Alphabet również jest bardzo aktywny na tym polu. Nie tak dawno ogłosił własny model sztucznej inteligencji pod nazwą Gemini. Spółka spodziewa się istotnego wzrostu inwestycji w bieżącym roku w porównaniu z 2023 rokiem. Zysk netto w czwartym kwartale podskoczył aż o 52% do 20,7 miliardów dolarów lub inaczej mówiąc $1,64 na akcję. Rynek oczekiwał $1,59 zysku na akcję. Słabsza niż zakładano kondycja segmentu reklamowego przeważyła i akcje Alphabetu tracą około 5% przed otwarciem sesji. Rekomendacje dla Alphabetu: 54 rekomendacje kupna, 10 rekomendacji trzymaj i brak rekomendacji sprzedaj. I ostatnia spółka na dzisiaj, kolejny gracz z sektora technologicznego, chociaż tutaj trochę bardziej z tej strony produkcyjnej, czyli AMD, producent chipów. Spadki obserwujemy również w przypadku tej spółki. Producent chipów, podobnie jak konkurencyjny Intel, przedstawił rozczarowującą prognozę na bieżący kwartał. Spółka szacuje sprzedaż w okolicach 5,4 miliardów dolarów, gdzie rynek oczekiwał niemal 5,8 miliardów dolarów przychodów. AMD wkracza na rynek procesorów AI, który póki co zdominowany jest przez Nvidię. W grudniu spółka zapowiedziała pierwszą linię procesorów o nazwie MI300 i AMD szacuje, że sprzedaż tych właśnie procesorów MI300 sięgnie 3,5 miliarda dolarów w 2024 roku. Wcześniej jest to istotna rewizja w stosunku do wcześniejszej prognozy, która zakładała sprzedaż na poziomie tylko 2 miliardy dolarów w całym roku. Przychody AMD w czwartym kwartale wyniosły 6,17 miliardów dolarów, delikatnie powyżej oczekiwań. Zysk na akcję wyniósł 77 centów i był spójny z konsensusem. Akcje AMD spadły wczoraj o ponad 3%, a przed startem środowej sesji tracą kolejne 4%, tak więc ta prognoza, podobnie jak w przypadku Intela, nie została przyjęta zbyt dobrze przez rynek. Rekomendacje dla AMD: 41 rekomendacji kupna, 13 rekomendacji trzymaj i 2 rekomendacje sprzedaj.
I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.